Na pewno trzy gatunki. Widzimy tu na pierwszym planie uszatkę. To jest mała sowa z takimi piórami wystającymi w formie... Wyglądają jak uszy, choć uszami nie są rzeczywiście. Jest ptakiem w sumie nielicznym na naszym terenie. Związana ze starymi parkami, takimi z założeniami parkowymi, wiejskimi osiedlami. Kogo tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze tam dalej kruka, to jest ten najciemniejszy osobnik z grona. Wbrew pozorom wcale nie tak liczny, jakby się wydawało, bo często mylimy go z gawronami. Więc te stada ptaków, które widzimy nad parkiem miejskim tutaj w Skierniewicach, to są gawrony albo kawki. Natomiast kruka dość rzadko można spotkać, ale w Bolimowskim Parku się pojawia. Rzeczywiście. No i ten największy, najokazalszy to oczywiście bielik. Te jeszcze nie są postaciami dorosłymi, stąd nie mają pięknie wybarwionego na biało ogona. Bielik też jest bardzo nielicznym ptakiem w naszym terenie, choć napływa do nas ciągle z Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, czyli z tego obszaru w dorzeczu Bzury, który mamy za Łowiczem.